Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, tu Ewa Maj, hej, witam Was. Piękna niedziela. Tutaj w Australii mamy przepiękną pogodę dzisiaj, 1 grudnia. Wspaniały czas. Tutaj jest to pierwszy dzień lata. Gdziekolwiek jesteście na świecie czy w Polsce, ja wierzę, że jest to Wasz też piękny, piękny dzień. Albo takim go uczynicie, żeby to była naprawdę piękna, fantastyczna dla Was niedziela, niech tak się stanie. To wszystko w naszych rękach jest, żeby był piękny, piękny czas. No i kochani, dzisiaj ciąg dalszy alchemii marzeń, tak jak zapowiedziałam. Poprzednią niedzielę opowiadałam Wam o alchemii urzeczywistniania intencji, opowiedziałam Wam o takich zasadach, które zebrałam w 8 punktów, co należy zrobić, jakimi krokami jest potrzebne uczynić pewne kroki, żeby to, o czym marzymy, czy jakie mamy cele, żeby one nabierały wyrazistości i żeby zaczęły się realizować w rzeczywistości, w jakiej żyjemy, w praktyce. Więc możecie sięgnąć sobie do poprzedniego live'a, który jest na moim Facebooku i sobie to przesłuchać, bo warto znać te zasady. Nie wystarczy tylko marzyć, nie wystarczy tylko te cele gdzieś mieć w głowie. Trzeba wykonać pewne kroki, żeby one się urzeczywistniły. To tak jak nie wystarczy marzyć, żeby zjeść wspaniały tort czy wspaniały obiad. Trzeba zrobić to konkretnymi krokami, żeby to się zmaterializowało na talerzu i jeszcze, żeby smaczne było nadzwyczajnie. Tak samo jest z naszymi marzeniami i z naszymi celami. Witam Was, kochane dziewczyny, kochane kobiety. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj znowu. Witam też osoby, które są po raz pierwszy. No i tak. To co, macie jakieś marzenie w głowie? W sercu, tak? Na pewno macie jakieś marzenia. Ja proponuję na dzisiaj zrobić taką praktykę, żeby pomyśleć trzy marzenia, trzy cele, jakie masz. Dzisiaj, teraz, pierwsze trzy, które przychodzą Ci do głowy. Pomyśl, albo zapisz sobie na kartce, albo zapisz sobie na komputerze, lub jasno, bardzo jasno to wyraź. Trzy Twoje najważniejsze marzenia, cele. Nazwij to bardzo jasno, ok? Mamy? Na pewno już macie, bo tych marzeń może być więcej, ale teraz niech będą te trzy. Ok? I teraz proponuję, żeby zrobić tak, zanim przejdziemy do praktyki, do medytacji, do robienia wokół tego pewnych czarów, żeby się urzeczywistniły, to najpierw w zwyczajnym stanie świadomości proponuję pomyśl tak, które z tych marzeń trzech, o których teraz myślisz, są dla Ciebie takie prawdziwe Twoje, takie Twoje, w 100% Twoje, a które z nich, może żadne, może jedno, może dwa, może trzy, które z nich jest takim jakby kopiowaniem marzeń i celów innych ludzi, że na przykład ja chcę mieć też i to, co ona, ja chcę osiągnąć podobnie w karierze, ja pragnę mieć podobnie lub więcej jeszcze pieniędzy niż on, ja pragnę, chcę mieć taką relację miłości jak oni. Pomyśl, które z tych marzeń, o których teraz, które teraz masz tutaj w swojej uwadze, w swoim polu fokus, a które z nich są takie prawdziwe Twoje, a które są tym pragnieniem odzwierciedlenia, powielenia czegoś od innych ludzi. Nic w tym złego. Ale dobrze jest też umieć to rozróżnić, ok? Które moje marzenia, cele są powielaniem, kopiowaniem celów i marzeń innych ludzi, żeby mieć podobnie lub lepiej lub prawie tak samo, a które są takie moje i tylko moje, prosto z duszy, prosto z serca, napisane dla mnie. Ok? Uchwyciliście to rozróżnienie? Dobrze. I teraz, dlaczego robimy to rozróżnienie? Dlatego, że
Ty możesz osiągnąć i te marzenia, cele, które są bardzo, bardzo Twoje, bardzo takie płynące z Twojej duszy, unikalne Twoje. I możesz również osiągnąć te marzenia i cele, które są kopiowaniem sytuacji innych ludzi, bo akurat Ci się podoba ta sytuacja, ten poziom kariery, te pieniądze, czy taki dom, jak oni mają, czy taki sukces, czy bycie podobnym uzdrowicielem, uzdrowicielką, czy coachem, czy artystką, czy artystą i tak dalej. Nic z tym złego, że pragniesz być podobnie jak oni, osiągnąć podobnie jak oni. Tylko różnica w osiąganiu jest zasadnicza, że okazuje się, gdy się przyjrzycie, obserwujecie uważnie, czytacie o tym też, jak spełniają się marzenia i cele, to okazuje się, że w praktyce te cele i marzenia, które są bardzo Twoje, realizują się na takiej energii osobistej, unikalnej i wszechświat temu sprzyja, okoliczności temu sprzyjają, ponieważ to jest wpisane w Twoją duszę po prostu, że z tym się urodziłaś, to masz spełnić, to jest dla Ciebie, Twoimi talentami, umiejętnościami i cała rzeczywistość wokół Ciebie pomaga Ci w tym. Natomiast ta inna kategoria marzeń i celów, to co my kopiujemy, co chcielibyśmy mieć, to podobnie jak oni lub lepiej, lub przynajmniej w jakiejś części jak oni. Czyli nie są one pisane dla nas w 100%. To nie jest nasza ścieżka w 100%. My chcemy skopiować czyjąś ścieżkę i czyjeś osiągnięcia. To najczęściej materializuje się w praktyce tak raczej ciężko nam to wychodzi. Z trudnością do tego dochodzimy, używamy nawet różnych technik i różnych sposobów, których się nauczyliśmy, żeby osiągać marzenia i cele. Ale jeżeli to jest kopiowane, to do czego dążymy, kopiowane z innych ludzi, z ich scenariusza, to osiągamy to, ale z trudem. I możemy z tym żyć, ale to jest z trudem. Dlatego warto jest sięgać do tego, kim jestem naprawdę, jakie mam talenty, jakie ja mam zasoby, jakie ja mam umiejętności, by przełożyć je na marzenia i cele, bo tymi zasobami, które nosisz w sobie, tymi odkrytymi, tymi, które będziesz odkrywać, to jest budulec dla Twoich marzeń i celów, bo to jest Twoja droga przez życie. I tymi zasobami budujesz każdy krok, każdy dzień, każdy miesiąc i rok, i te zasoby również jakby dostarczają, Twoje zasoby osobiste, Twoje talenty, umiejętności, dostarczają Tobie pomysłów, jak masz to dalej jeszcze kreować i jeszcze więcej tego używać, i jeszcze pełniej, i jeszcze mocniej, i jeszcze bardziej powszechnie. Bo to jest oparte na Twoim źródle, na Twoich talentach, na Twoich umiejętnościach, na Twoim zapisie przeznaczenia w Twojej duszy. I wtedy co? Robisz to z pasją, robisz to z energią, robisz to z pomocą wszelkich okoliczności, bo to się dzieje wtedy i Wszechświat Ci w tym pomaga i są na to dowody, że tak właśnie to przebiega. Więc proponuję Wam po raz kolejny i kolejny i kolejny, ciągle o tym mówię, żeby sięgać do tego, zadawać sobie pytanie, kim ja jestem naprawdę. Na chwilę odłączyć się od tego, kim ja chciałabym, żeby powielać kogoś coś, ale kim ja jestem naprawdę, co ja noszę w sobie, jakie są moje talenty, moje zasoby i związane z tym marzenia i cele, by to materializować, realizować w tym życiu. Na tym się skupcie. Ok, i teraz wracam znowu do tej propozycji. No dobrze, to jeszcze raz. Jakie są Twoje trzy marzenia, cele na dzisiaj? Pragnienia do zrealizowania. Pomyśl. Pierwsze moje pragnienie, marzenie, cel to jest to. Drugie moje marzenie, pragnienie, cel to jest to. Trzecie moje pragnienie, marzenie, cel to jest to. Nazywasz to, ok? Nazywasz to bardzo jasno, najlepiej na głos, w myślach i tak dalej. I teraz, kiedy już to masz, te trzy marzenia, teraz wejdziemy w oddech i w medytację, w głębszy stan świadomości, żeby coś z tymi marzeniami naszymi zrobić, tak, żeby dodać im energii do urzeczywistnienia. Okej.
Więc zapraszam Was, żeby zamknąć na chwilę oczy, podążać za moim głosem, wsłuchiwać się w swoje marzenia, w swoje cele i w trakcie tej medytacji będę proponować pewne wokół tego zabiegi czarowne, żeby to temu nadać taką energię materializacji. Więc zamknijmy teraz oczy, rozluźnij barki, rozluźnij ciało i zaczynamy razem oddychać. Oddech pomaga nam wyciszyć umysł, rozluźnić ciało i pomaga taki wolny, relaksujący rytm oddechu pomaga przejść ze zwykłego stanu świadomości, stanu beta do stanu alfa i teta. Tam, gdzie Ty masz kontakt ze swoją najgłębszą intuicją, masz kontakt ze swoją podświadomością i nadświadomością, ale też w tym głębszym stanie świadomości jesteś zdolny generować energię o takiej częstotliwości, takiej wibracji, która jest również takim materiałem stwórczym, taką energią stwórczą dla Twoich marzeń, okej? A więc zaczynamy. Oddech jest prosty. Proponuję oddech wyobrażeniowo góra, dół, kilka razy, a później oddech przestrzenny, który poszerzy Twoje pole energii, podniesie wibracje. A więc najpierw tak. Wdech przez nos, nisko, od podbrzusza i prowadzisz w górę takim kanałem centralnym, który jest w Tobie i prowadzisz przez centrum mózgu i zatrzymujesz na chwilę nad głową i tam cisza, nic. A potem puszczasz długi, spokojny wydech w dół przez lekko rozchylone usta. Puszczasz w dół i przez nogi i stopy do ziemi i na wydechu rozluźniasz się od góry w dół. I jeszcze raz wdech, nisko od podbrzusza, od pierwszej czakry. I prowadzisz w górę tym kanałem centralnym i jeszcze troszkę wyżej nad głową zatrzymujesz. I tam cisza, nic. I potem spokojny, długi wydech w dół przez lekko rozchylone usta i przez nogi, stopy do ziemi wyprowadzasz wydech w dół i rozluźniasz się jeszcze bardziej. A teraz wdech od światła ziemi. Wyobraź sobie, że jest światło w centrum ziemi. I bierzesz wdech od światła ziemi i przez stopy, nogi prowadzisz to światło wdechem i przez kanał centralny i nad głową zatrzymujesz jeszcze trochę wyżej, tam, gdzie jest światło duchowe nad Twoją głową i jest cisza, nic. I to światło duchowe sprowadzasz powolutku wydechem w dół i przez nogi, stopy do ziemi, aż do światła ziemi. I tam światło duchowe łączy się ze światłem ziemi. I znowu wdech od światła ziemi, w górę i przez nogi, przez stopy i przez kanał centralny w Tobie i jeszcze troszkę nad głowę ciągniesz światło ziemi i tam łączy się nad głową z Twoim światłem duchowym i cisza, nic. I spokojnie puszczasz wydech w dół i połączone strumienie światła duchowego i ziemskiego połączonego razem spływają poprzez Ciebie i spływają po Tobie strumieniami, które Cię oczyszczają i w dół do ziemi. I ten rytm oddechu od światła do światła wprowadza Cię w stan alfa, a może nawet teta i ma jeszcze jedną wielką zaletę, że światło ziemi łączy się w Tobie i poprzez Ciebie ze światłem duchowym nad głową i powstaje jedno uniwersalne, zintegrowane światło, które rozbłyska w Tobie pomiędzy piersiami, tu, gdzie jest Twoja tak zwana centralna czakra. Uniwersalne boskie słońce w człowieku, gdzie energia ziemska i duchowa połączone są we właściwych proporcjach, cudnie zintegrowane i to jest Twoja najlepsza, pozytywna esencja. I teraz właśnie pooddychamy przestrzennie, żeby to słońce w Tobie pomiędzy piersiami wyoddychać, przeoddychać tak, żeby rozprzestrzeniło się w Twojej aurze i żeby stało się ekspresją Ciebie, ekspresją Twojego światła,
Twojej pozytywności, Twojego spokoju i oddychamy razem. Wdech do światła pomiędzy piersiami, cisza, nic. I wydech przestrzenny we wszystkich kierunkach, tak jakby promieniami tego światła, jednocześnie do przodu i do tyłu, i na boki, i do góry, i w dół. Wydech przestrzenny i poszerzasz tym wydechem aurę i rozświetlasz ją. I jeszcze raz wdech do Twojego słońca pomiędzy piersiami. I tam cisza, nic. I wydech przestrzenny we wszystkich kierunkach jednocześnie. Jeszcze bardziej poszerzasz i rozświetlasz swoją aurę. I znowu wdech do słońca pomiędzy piersiami i cisza, nic. I wydech jeszcze bardziej przestrzenny, delikatny, świetlisty wydech promieniami światła we wszystkich kierunkach i Twoja aura całkowicie się tym światłem wypełnia. I teraz już wróć do naturalnego oddechu, bo Twoje centralne słońce oddycha w Tobie. To się już dzieje samoistnie i to światło wypełnia Cię i wypełnia i rozświetla i podnosi Twoją wibrację coraz bardziej. Twoja aura się leciutko poszerza i poszerza, a to znaczy, że podnosi się wibracja, oczyszcza się Twoja wibracja. Jest lżej, jest jaśniej, jest Ciebie więcej, jest więcej przestrzeni. I to jest tak zwane świetliste pole życia, jak taki ogród, w którym możesz zasiać swoje marzenia. W takiej energii, dopiero gdy je zasiejesz, to one rozkwitną, zmaterializują się w najlepszy sposób. Jeszcze chciałabym, żebyś wyobrażeniowo wzmocniła granice swojego pola energii, tego świetlistego, tej aury świetlistej. Wzmocnij granice wyobrażeniowo. Zrób taką świetlistą, mocną otoczkę, żeby Twoje pole światła było chronione tymi granicami. Chronione. To jest potrzebne. Ono wtedy jest zdrowe, jest Twoje i wszelkie wpływy niekorzystne nie mają dostępu. Dostęp ma wtedy do Ciebie tylko to, co jest dla Ciebie zdrowe, przyjazne i dobre. A więc wzmacniamy granice pola energii, pola światła. Ok. A teraz przypomnij sobie swoje trzy marzenia, cele, pragnienia, które przyszły Ci do głowy przed tą praktyką medytacyjną. Nazwij je jeszcze raz. Pierwsze, drugie, trzecie. Postaw przed nimi te cyferki. Jeden, marzenie, jego treść. Drugie, marzenie, jego treść. Trzecie, marzenie, jego treść. I teraz z intencją, że jesteś połączony, połączona z mądrością światła w Tobie, poproś to światło w Tobie, niech sprawi, żeby jedno z tych marzeń, celów rozbłysło najbardziej w Twojej wyobraźni, żeby dać Ci podpowiedź, które z nich najważniejsze dla Ciebie jest i najbardziej prawdziwe dla Ciebie. Niech rozbłyśnie jedno z tych trzech najbardziej. Okej, na pewno rozbłysło jedno z tych trzech najbardziej. To teraz już wiesz, które jest najbardziej na teraz Tobie potrzebne, by się na nim skupić, by się zrealizowało i które jest najbardziej prawdziwe Twoje. Więc tym marzeniem, tym celem zajmiesz się teraz. Tamte też są ważne, ale one będą się materializowały w innej kolejności. Teraz zajmujemy się tym, które rozbłysło najbardziej. I teraz to i tylko to. Zobacz na tablicy swoich marzeń. Napisz jeszcze raz oczami wyobraźni to jedno najbardziej światłem nasycone marzenie. Tak? I napisz na tablicy marzeń, wyobrażeniowa tablica marzeń jest przed Tobą.
i piszesz na nim: moim najważniejszym teraz marzeniem, celem jest. Określ to bardzo jasno i prosto, krótko. I dalej na tej tablicy marzeń, którą masz przed oczami wyobraźni, napisz dalej tak: głęboko wierzę w to, że to marzenie, ten cel spełnia się dla mnie już teraz, z pomocą wszelkich moich potencjałów i z pomocą całej rzeczywistości wokół mnie i z pomocą światła, które to wspiera. Głęboko wierzę w to, że to się spełnia teraz, to już jest, dokonało się, dokonuje się, dokonało się w najlepszy dla mnie sposób. Dziękuję. I to jest taka inwokacja, którą piszesz na tablicy marzeń wyobrażeniowo lub wyrażasz w myślach. Ale jeszcze potrzebna jest wizja rezultatu, żeby zobaczyć i poczuć, jak to jest, gdy to już jest. Bardzo ważny komponent alchemii spełniania marzeń. A więc weź głębszy wdech, wydech przestrzenny jeszcze raz światłem z Twojego serca. I teraz niech Twoja wyobraźnia nasycona światłem stworzy obraz żywy, jak to jest, gdy to już jest, gdy to już masz, gdy to się dzieje, gdy jesteś tym człowiekiem, to osiągnięcie zostało dokonane, gdy to już jest. Zobacz w swojej wyobraźni taką chwilę w niedalekiej przyszłości, gdy to się już dzieje, to jest osiągnięte, to się dokonało, a Ty jesteś tam, w tej wizji, Ty to przeżywasz. Ty to już masz, Ty to przeżywasz, to dotyczy Ciebie. Ty jesteś w swojej skórze, w tej wizji rezultatu, w swoim ciele. I co? I masz te odczucia radości, satysfakcji, że to się spełniło, to już jest. Poczuj swoje ciało, jak to jest, gdy to już jest, gdy to już masz. Poczuj swoje serce, swoją radość, swoją satysfakcję, jak to jest, gdy to już masz. Rozejrzyj się dookoła. Czy są tam ludzie, którzy z Tobą rozmawiają? Ty rozmawiasz z nimi o tym właśnie spełnieniu dokonanym. Co oni Tobie mówią na ten temat? Co Ty czujesz na ten temat? Co Ty mówisz do nich na temat tego spełnienia? Jaką to Tobie radość sprawia? Wyrażaj to słowami, mówiąc do nich. Jak bardzo cieszysz się tym, że to jest spełnione, dokonane już teraz. I w tej wizji rezultatu podziękuj też Bogu, aniołom, światłu, jakkolwiek to nazywasz, tę istotę, czy tą energię, tę świadomość wspierającą, stwórczą, kochającą Ciebie, która dała Ci pomysł na to marzenie, która Cię stworzyła i która Tobie pomogła to zrealizować. Powiedz dziękuję żarliwie z serca. Powiedz dziękuję, że to już jest. Dziękuję, że to marzenie spełniło się w najlepszy sposób dla mnie i że służy również jeszcze innym ludziom, nie tylko mnie, to moje spełnienie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pozostań jeszcze przez chwilę w tych uczuciach radosnych, w tych uczuciach satysfakcji, w tej scenie, w tej chwili spełnienia Twojego marzenia, wizji rezultatu. To już nie jest wizja, to jest realny moment, który przeżywasz w swoim życiu, gdy to już jest. To jest realne, to jest rzeczywiste, to jest przeżywane przez Ciebie teraz, spełnione Twoje marzenie, które kiedyś było marzeniem, jest już spełnione. Okej. I z tym spełnionym marzeniem, z tym spełnionym celem, który jest już w Tobie i wszędzie wokół Ciebie i jest w Twoim umyśle i w Twoim sercu, w Twojej aurze i w Twoich uczuciach, powracaj tutaj
do tej chwili w czasie, do tego momentu, ale już z tą energią i z tą decyzją i z tym spełnionym marzeniem tutaj wracaj. Weź głębszy wdech, dłuższy wydech, przeciągnij się, poczuj ciało, poczuj stopy na podłodze lub na ziemi, poczuj grunt pod nogami, przeciągnij się jeszcze raz mocniej. Rozejrzyj się dookoła, otwórz oczy, rozejrzyj się dookoła. Jesteś tu, gdzie jesteś, ale twoje marzenie już nabrało energii stwórczej. Już zostało zaprojektowane, że jest spełnione. Nie byłoby możliwe, żebyś to stworzyła, czy stworzył wyobraźnię i te uczucia, gdyby to marzenie i ten cel nie był możliwy do zrealizowania. To jest dowiedzione, gdy jakiś cel nie jest możliwy do zrealizowania, jakieś twoje pragnienie, tego nie można ubrać w wyobraźni, w realne wydarzenie, w realne uczucia. A jeżeli tobie się udało ubrać to w wyobraźni, w realne wydarzenie, w realne uczucia i w realne w tym uczestniczenie, to znaczy, że jest to możliwe na pewno i że już się dzieje. Okej, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję, że tu jesteście ze mną dzisiaj i że mogliśmy zrobić te czary poandrzejkowe. Wczoraj były Andrzejki. To są czary i nie czary. To jest realna alchemia spełniania marzeń, czyli zasady, jakimi sposobami marzenia się urzeczywistniają. Przede wszystkim potrzebują być wasze. Prawdziwe, niekopiowane, wasze. Podstawa. Ok? Serdecznie was pozdrawiam. Dzielcie się tym dalej. Za chwilę to opublikuję na Facebooku, więc dzielcie się tym dalej. Przekazujcie innym ludziom, publikujcie na swoich tablicach. Niech inni ludzie też się dowiedzą. Ludzi, tak wielu ludzi potrzebuje, żeby im się spełniło wreszcie, żeby się tak nie zmagać, żeby coś zrobić z tym życiem. Popełniają różne błędy, a to naprawdę można, to można w prosty sposób skorygować, na właściwą drogę jakby skierować te myśli, te uczucia, te wizje, te pragnienia. A więc dzielcie się tym dalej. Niech więcej ludzi będzie szczęśliwych wokół was. Niech więcej ludzi wokół was spełni swoje marzenia. Dzielmy się tym. Życzę szczęśliwej niedzieli. Też do was macham. No, pięknego dnia. I piszcie o waszych marzeniach, jak wam się pospełniało i co. Dzielmy się tym tutaj. Opowiadajmy o tym, ok? Wszystkiego dobrego. Szczęśliwej niedzieli. Pa, pa. Ewa Maj.